Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam was na moim kanale. Dzisiaj szalony vlog, w którym pokażę wam, jak wygląda YouTube Space od środka w Londynie. W samym Londynie dokładnie mam okazję dzisiaj zobaczyć, jak wygląda od środka, jak wyglądają między pomieszczenia i co się tam znajduje. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, bo będzie na pewno warto. I widzimy się za chwilę w środku. A jest Simon, jak zwykle znowu. Teraz trwają wykłady tam dalej i Greg poszedł się już szykować na swój występ magiczny, a ja będę starał się wam troszeczkę pokazać, jak wygląda to miejsce. YouTube Space, miejsce, które teraz widzicie już w występie Y-ka. Wszyscy mają taki mały meeting, muzyczka w tle, każdy się chilluje. Twórcy rozmawiają ze sobą, inni twórcy na przykład podchodzą i chcą być w kamerze, bo jak zwykle mają patrzeć na szkło. Będą stali i patrzyli, jak ktoś na przykład inny nagrywa. Co tu masz? Co mam? Co to jest za aparacik? Wchodzą, pytają, co to jest za Nokia 3510 z obiektywem. Wchodzimy do stage 3? Nie, chyba mamy stage 2. Idziemy do sali nagrać kolaborację Y-ka ze Stevenem. Zobaczycie, jak wygląda w praktyce nagranie na sali. Mamy z tyłu youtubera bardzo znanego, przecież ma piękną czapkę. Stage 2. Stage 2, musimy to tworzyć specjalną kartą i wtedy wchodzimy do niesamowitego miejsca, czyli do klimatyzowanej, pięknej sali, którą tutaj widzicie. Czyli to jest pierwsza sala, którą możecie zobaczyć. Mamy podwieszone wszystkie światła u góry, jest specjalnie przygotowane dla youtuberów i dla twórców. Yeah, it's nice. Zobaczcie, mamy green screen, który jest specjalnie przygotowany dla youtuberów, którzy chcieliby nagrywać na green screenie i wycinać sobie tło. U góry akurat w tej sali nie ma podwieszonej kamery, ale w jednej z sal była. No jest bardzo fajnie, by sklimatyzowana. Często jest tak, że po prostu lampy wydają tak dużo ciepła, że nie da rady wytrzymać w sali nagraniowej, a tutaj wydaje mi się, że jest idealnie. Słuchajcie, jednak zmieniliśmy salę na troszeczkę większą. Jest tutaj już reżyser, który stoi specjalnie ściągany ze Stanów. Z Hollywooda. Jest z Hollywooda specjalnie ściągany, który tutaj już wszystkich ustawia. Mamy tam, światła, gdzie powinno być. Światła już powolutku są rozkładane. Jest... Co to jest, Czuga? This is light. Nie znam się na tych światach, wiem tylko, że trzeba je podnosić do prądu. Krzysiek mówił do mnie jakimś dziwnym językiem, w którym mówił, że one się jakoś... Co się, Krzysiu, one robią? Jak niektóre? To jest Kinoflow, po pierwsze. Kinoflow. Tak, zapraszamy tutaj naszego eksperta od światła. Nie jestem ekspertem od światła, ale to jest Kinoflow. Kinoflow. Bardzo znana firma robiąca oświetlenie, profesjonalne oświetlenie filmowe. To jest światło i ono świeci mocniej lub słabiej. To tylko tyle chcieliśmy wiedzieć, ma ładną podstawę. I można w pionie albo w poziomie. Tak, i ma na przykład super, bardzo znanej firmy Arri obciążniki. Tak. Firma Arri produkuje jedne z najlepszych kamer filmowych na całym świecie. I chyba obciążniki też jedne z najlepszych, bo widać, tak, bo są bardzo ciężkie, to na pewno. Yeah. I oczywiście tu musimy uważać, ponieważ osoby, które znajdą się przypadkiem w Londynie, tak jak na przykład ja, muszą uważać na to, że wtyczki są troszeczkę inne niż w Polsce, więc też trzeba umieć je odpowiednio wkładać. To jest na pewno drogie, więc musi dobrze świecić. Secik mamy już przygotowany, jeszcze tylko zgasimy światło, ponieważ chcemy zrobić taki dosyć bardziej tajemniczy klimat tego, co tutaj się wydarzy. Trzy lampy, dwa krzesła, dwa stoliki, wszystko jest przygotowane, chłopaki się rozgrzewają, więc za chwilę będziemy nagrywać. To jest moje pierwsze nagranie, które zrealizuję w YouTube Space w Londynie. Nagrywamy na przykład na takiej ulicy, gdzie jest naprawdę... Ulica nazywa się Carnaby Street. Carnaby Street. Carnaby Street. Tak, akurat dzisiaj jest piątek, więc ludzi jest dwa razy więcej niż jeszcze normalnie jest ich tutaj, ale codziennie jest ich tutaj naprawdę dużo. I za chwilę będziemy kręcić kolejny odcinek z Y-kiem. Podczas nagrań wychodzą wielkie konflikty między całą ekipą. Wszyscy się już nie lubią. Te uśmiechy są tylko sztuczne, dlatego bo odpaliłem kamerę. Nikt się nie lubi. Nikt się nie lubi, nie. Nie. Ja nawet siebie już nie lubię. Nawet siebie nie lubimy. Powiedz jakiś żart. Żart? No. Przyszła... Ha! Dobre! Yeah.
Carnaby Street w Londynie. Dzisiaj dobiega końca, pewnie teraz pójdziemy coś jeść. Mamy nagrany kolejny epizod. Szymon, ty jak masz takie ISO? Mam, 2000 ISO. Wracając z Joba, mamy okazję troszeczkę pokazać wam, jak wygląda Londyn nocą. Tylko zobaczcie teraz parę przebitek, które to robią, które udało nam się zrealizować na Carnaby Street, okolicach i w sumie w centrum miasta. No, czemu to we mnie wcierasz? Jak mam mieć przesrane, to we dwóch. Jestem z tobą w drużynie. Właśnie rozpoczynamy niedzielę, w którą będziemy mogli sobie troszeczkę odpocząć. Prawda, Szymon? Tak. Chociaż trochę. Tyle chociaż odpoczniemy. Słuchajcie, wiele rzeczy się tu dzieje, dużo ulic jest pozamykanych, niedziela. Wiele straganów po... no, jak to się mówi? Wiele straganów rozstawionych. Tutaj mamy jakieś... Zielarskie, nie wiem jak to nazwać. Zielarski stragan. A z tyłu za nami jest jakaś kolejna impreza. Takie można powiedzieć wielkie party na ulicach Londynu w niedzielę. Po prostu ulica zamknięta, możemy chodzić gdzie chcemy po ulicy. I wygląda to całkiem ciekawie, a ludzi to jest masa, zresztą sami widzicie w tle. Trochę inne miejsce niż Carnaby Street, gdzie nagrywaliśmy, i troszeczkę możemy pochodzić w innych miejscach. O, zobaczcie, jaki czas. Skaczesz pierwszy. Ciśniesz pierwszy. Dobra. Y skoczysz? Nie ma problemu. Za 5 pounds? Nie, za darmo. Może po drugiej stronie, żeby było więcej czasu, wiesz? Gdzie my trafiliśmy? Jesteśmy na jednym z największych festiwali książki, która sama się czyta. I tak sobie postanowiliśmy, że skręcimy jakieś ładne ujęcia jeszcze dla Y w teatrze, na dachu teatru. Niestety nie wiemy, jak w tym momencie się na niego dostać, na samą górę. Ale i tak z tego miejsca mamy bardzo fajne widoki, które tutaj widzicie. W Londynie robi się coraz ciemniej, ale za to mamy coraz ładniejsze widoki. Razem z chłopakami ciśniemy teraz na most zwodzony. Przewodnik Krzysztof prowadzi nas tam. Chciałem sobie kupić, wiecie co, chciałem sobie kupić takie orzeszki, ale czuga mi nie pozwoli. Nie pozwalam wam. Czuczu. Moi drodzy, jak widzicie, mamy tutaj budki telefoniczne czerwone, klasyczne, londyńskie. Niestety najczęściej takie ładne i piękne można już zobaczyć tylko jako ozdoby, ponieważ są jeszcze w Londynie takie budki, ale już służą w sumie tylko jako wysypisko śmieci i rzadko można spotkać działającą, która jest na londyńskich ulicach.
słońce, ale za chwilę słońce zajdzie całkowicie i wtedy zobaczycie pełne uroki nocnego życia w Londynie. Co prawda jest niedziela, w sobotę by nie było lepiej, ale i tak wydaje mi się, że widać tutaj rzeczy, które tak naprawdę ukrywają się podczas dnia. Chciałbym wyprosić tego pana z kadru. Chcielibyśmy pozdrowić te 12 osób z Węgorzewa. Oglądajcie go, subskrybujcie dalej. Może niech pani Krysia ze Spożywczego jeszcze zasubskrybuje i pani Basia z Biedronki, bo warto. Naprawdę warto, bo ja też subskrybuję. Musiałem przeżyć z nimi prawie 10 dni w obcym mieście, gdzie my English is better. But oni... nothing is better than Węgorzewo! Nie było nam dane być na tej imprezie, na tej łódce. Wszystko przez Krzysztofa, który był naszym przewodnikiem na tej przygodzie. Jak się czujesz, jak trafiliśmy na Tower Bridge? No, podoba mi się ten element łączenia. Bo tam jesteśmy jest prawie na łączeniu. Mamy to łączenie, ale tam dużo osób sobie zdjęcie robi, więc tego nie będziemy robili. Było tak my sobie nagramy. Tak milimetr było. Powiem wam, że nadeszła ta chwila, ta smutna chwila, kiedy właśnie spożyliśmy ostatni posiłek. Y dobre? Y-czku, dobre? Dobre? Więc za chwilę powoli będziemy się zbierać na samolot i wracamy do naszej szarej rzeczywistości w Polsce. No cóż. 10,000 pounds in the month. No, you don't count by pounds. Chyba.